Cześć, z tej strony Emil z kanału MStarCraft. Witam Was, mam dla Was kolejny mecz z Winter Assembly 2011, jednak nie jestem dzisiaj sam. Witam, jest z tej strony Hauron. Będę pomagał Emilowi komentować tego replaya. Zauważywszy, że to są dwa zergi, a Emil nie bardzo zerga obczaja, więc będziemy razem. Tak. Emil ma wielkie problemy z zerg kontra zerg. Jak jest zerg kontra inny raz, jakoś sobie daje radę, a że Hauron jest w Lidze Masters i gra zergiem, więc raczej nam trochę pomoże. Dwa słowa na temat graczy. Mam tutaj Liquid Red po prawej stronie u góry niebieski, zerg po lewej stronie, na odwrót. Teraz po prawej stronie jest Maus Marrow, zielony zerg. Marrow jest ze Szwecji w top 200, aktualnie jest 10. Liquid Red nie gra w Europie, gra w Korei, który tam jest niestety, nie wiem. No cóż, standardowy na razie nic się nie dzieje, wiadomo, ale no blisko są zergi 2 i w tej chwili jeden zobaczy, co robi drugi i będą się starali jeden przechytrzyć drugiego i będzie taka sytuacja, że jeden coś starać się będzie ukryć, a drugi będzie to kontrował. No i tak to właśnie wygląda, tak jak jest cały StarCraft, jeden robi jedno, drugi próbuje to skontrować i kto będzie sprytniejszy, kto będzie lepszy, ten wygra, szczególnie na takim poziomie, bo na niższym, na takim jak ja gram, to zwykle chodzi jeszcze o mikro, a tutaj już po prostu o to, żeby dobrze zagrać. Widzimy dwa różne otwarcia, ze strony Marrow jest Spawning Pool, a ze strony Liquid Red'a jest wczesna haczerka. Tak, sądzę, że po stronie Marrowa się pojawią szybko banelingi, ponieważ to jest też standardowe otwarcie zerga. Jeżeli widzi, w sumie już wie, że Red robi expa, bo dopiero w tej chwili postawił spawning pula. I no, będziemy czekać, za chwilę będzie jakiś szybki atak ze strony Morrowa. Postawi na jak się tylko skończy spawning pool, o właśnie teraz się skończył i pewnie postawi za chwilę, jak gaz mu na to pozwoli. Tak, aktualnie są 4 zerglingi, jest Metabolic Boost w drodze, chociaż powiem szczerze, że na tej mapie szybki atak jest, no, według mnie niezbyt dobry z tego względu na ten rush distance, który jest olbrzymi. Trzeba w koło przebiec, trochę to trwa. Widzę, że już chyba jest ustawiony, tak, rally point jest ustawiony prawie że na mapę, na bazę przeciwnika, ale no nie wiem, czy on się wyrobi z tym atakiem. Właśnie tylko 4 zerglingi biegną. Tak, tak. Oczywiście Red to widzi, że będą zerlingi szły do niego, ale widzę, że Morrow się nie śpieszy wcale. Tak, za właśnie takim zrobił 4-6 zerlingów i się zatrzymał. Baning Nest już dalej idzie. Overlordy sobie grzecznie latają, jak tutaj zawsze mówiłem, że to pacyfiści są. Pierwsze zerlingi dla Reta, jest ich chyba mniej, tak? Jest ich czy tyle samo? Nie akurat widzę. Tyle samo jest akurat przy tym ataku, ale... Ale jeżeli chodzi o właśnie, zobaczmy ilość jednostek, to Morrow ma ich 12, 6 ma ich Red, no ale Red będzie zaraz miał będzie miał pierwszą ekspansję. Red jak najszybciej postawił sobie do row czy budynek i widzę, że będzie... Znaczy tak, tutaj jest bardzo szerokie wejście i musi zrobić bardzo dużo rowczy, żeby zerlingi go nie otoczyły. O, widzimy, banelingi już się mutują. Są, wypatrzyłem, tak, są. No tak w ogóle tutaj po omacku trochę to robimy z Hauronem, on ogląda u siebie rypa, ja u siebie i rozmawiamy przez Skype'a. Czekamy z niecierpliwością, aż Blizzard wprowadzi możliwość oglądania w dwie osoby replay, wtedy będzie to troszeczkę łatwiejsze. I widzimy, rusza atak. Ale się jednak przestraszył Morrow, ponieważ zobaczył, że na taką ilość roachy to raczej jego banelingi... Halo, halo, coś mi chyba ktoś zaginął. I mamy... I jesteśmy z powrotem, malutkie problemy techniczne, zdarza nam się, to jest nasz pierwszy replay, który w ten sposób nagrywamy. I lecimy dalej z tym koksem. No to może ja powiem taką rzecz. O, widzimy właśnie banelingi wchodzące w roach. To jest niestety, ale no, tak mało skuteczne. Trzeba tyle banelingów, żeby tyle roachy się pozbyć. I widzimy tutaj w sumie Morrow stara się wejść w linię dron, co się udaje, ale dron, znaczy tych settlingów jest za mało, żeby cokolwiek mogę zrobić. Sunken, o, jednak został skasowany.
Tak, tu jeszcze powiem, ten jeden Zerling biega jak oszalały, wariuje jakby wściekliznę miał, próbuje coś jeszcze wypatrzeć, chciał przeskoczyć przez ten, ale biedny, nie dał rady. A tu z drugiej strony widzimy, biegną kolejne Zerlingi, próbują jakoś się przedostać, ale nie, czy gdzie chcą, na górę są, dwa poszły w prawo, dwa w lewo i okej, lecimy dalej. Właśnie Red musi się cofać, ponieważ jest tutaj tak wielkie przejście i nie jest w stanie zablokować tego, więc nie może przeprowadzić kontrataku, a zobaczmy, u Morrowa praktycznie nie ma żadnych jednostek. On, gdyby te roacze wszystkie do niego wpadły, kiedy Red atakował i po prostu puściłby te sobie lingi, olałby nie i poszedłby na atak, to by zapewne by Morrowa zmiażdżył. Ale jednak się boi, bo nie jest pewien, co jest u przeciwnika w bazie i musi trzymać linię i niestety nie może skontrować. I właśnie widzimy teraz, Red postanowił użyć swojego Overlorda, który z prędkością światła leci nad bazę przeciwnika. Będzie może chciał go poświęcić, zobaczyć, co się dzieje, a w międzyczasie znowu te Zerlingi będą tutaj szaleć. APM zapewne no jest powyżej 180 dla jednej i drugiej strony. Ustawione było przed chwilą na patrolowanie te Zerlingi, no i w tym momencie myślę, że będzie taka chwila odpoczynku, gdzie jedna i druga strona będzie coś próbowała zrobić. Widzę, że jest podwójny Evolution Chamber dla Reta, a za to dla Morrow, czy coś Morrow ciekawego próbuje wykombinować? No Morrow, jak widzi, że tyle rauczy i sądzę, że nie chce, ponieważ za chwilę się pojawi, o już właśnie jest, atak plus jeden dla Roachy, a jeżeli Roach, znaczy co ciekawe można powiedzieć na temat Roacha. Roach ma 175 życia i jest idealną kopią Zelota. Zelot jedyne co ma to 5 życia więcej, ma pancerz ma taki sam, ma 16 damage'a, tylko że dystans, na dystans bije Roach, więc jeżeli Roach dostanie upgrade 1 do ataku, czyli będzie miał plus 2 damage'a, to będzie Zerlingi na 2 strzały brał. I to jest bardzo, bardzo, bardzo mocne, czego Emil właśnie nie powiedziałeś w ostatnim meczu. Dzięki temu Morrow zniszczył przeciwnika, ponieważ miał ten atak. On po prostu miażdżył te lingi. Zerlingi nie miały żadnych szans przy czymś takim. A ja widzę tutaj cały czas Morrow uparcie próbuje się dostać do bazy, chce zobaczyć, co ma przeciwnik. Właśnie przebieg zobaczył, że jest kolej. Jest Evolution Chamber kolejny w drodze i podzielił armię, jego Zerlingi wpadł w linię minerałów, musi powstrzymać wydobycie na chwilę Red, musi ganiać się za tymi Zerlingami. Wydaje mi się, że te ataki opłacają się na tą chwilę, że nie jest w stanie po prostu Red w spokoju zdobywać minerałów, bo zapewne wie o tym Maru, że jest troszeczkę w plecy ekonomicznie. Maru zauważył właśnie, że są dwa Evolution Chambery i postawił swoje też dwa. Drugiego dostawił w sumie, bo jednego już miał. Jest ogromna ilość dron po obu stronach. Staram się jak najwięcej mieć wydobycia minerałów. A ja tu w międzyczasie powiem, że mamy roacze, będą rozwalać kamienie po środku, będą z jednej i z drugiej strony chciał to zniszczyć. Jest to, pamiętajmy, że miecz obusieczny można oberwać tym równie dobrze, bo no cóż, przeciwnik też może skorzystać z tego skrótu i nawet zaatakować, jednak Red czuje się najwidoczniej na tyle pewnie, że to on uważa, że jemu jak najbardziej się to opłaci zniszczyć te przejście, że on na tym lepiej zyska. Tak, Redowi właśnie się skończył upgrade plus 1 do ataku i postanowił, że jak najszybciej chce się dostać do przeciwnika i wykorzystać tą przewagę. Jak dla mnie powinien trochę bardziej rozstawić jeszcze te swoje overlordy, bo w sumie one będą wolno przesuwać się, ale zawsze coś i trochę więcej tego creepa rozsieją. Na razie to sieją tylko w jednym miejscu. No i w sumie tak, chociaż są to gracze na bardzo wysokim poziomie, nie rozsiewają tego creepa. Może dlatego, że mają za mało pieniędzy, żeby sobie zrobić tego trzeciego queena i jak najwięcej, jak najbardziej pakują w jednostki wszystko, całą energię queenów. I tak właśnie widzimy, że Red już tutaj rusza, ma swoją armię, ma ona plus jeden, jeżeli chodzi o Marrow, nie ma plus jeden, będzie teraz właśnie wchodzą na creepa, widzi dokładnie Marrow, co go czeka. Jego armia jest chyba większa, ilość roachy jest Liquid Red ma jednak więcej, nie, Liquid Red ma 35 do 29 Marrowa, jednak Red postanowił się wycofać, nie chciał dać się otoczyć w tym miejscu, bo to byłoby chyba niebezpieczne, poza tym było to blisko
a blisko bazy Morrowa, który mógł bardzo szybko jakieś posiłki wezwać. Mi się wydaje, że Red po prostu poczekał, bo wie, że mu się kończą upgrade'y. Już w tej chwili się na pancerz jeden skończył, kolejny się robi na atak i sądzę, że jak będzie pod koniec ataku, jak będzie atak plus 2, to rzuci się na przeciwnika dopiero wtedy. Tak, widzimy tutaj parę hydr się schowało, jedna próbuje dorwać biednego Overlorda, chyba się to nie udaje, nie udało się, Overlord uciekł na szczęście. Czy ja to powiem jedną rzecz, mam taką teorię co do tego creepu, że gracze Zerga wolą nie rozprzestrzeniać go, no bo to jest też broń obusieczna, kiedy jest Zerg kontra Zerg, no to nieważne czy jest creep, zawsze się tak samo szybko biegnie. No właśnie nie do końca się z tobą zgodzę, ponieważ jeżeli taki roach wejdzie na creep, chodzi o to, że im dalej jest ten creep rozsiany, tym można szybciej wrócić do bazy. Jeżeli jesteś gdzieś w jakimś miejscu i chcesz na przykład przeprowadzić atak na jakąś, jak ty to nazywasz, expa takiego, ninja expa, tak? Tak, Ninja Exp. Dokładnie. Jest taki Ninja Exp, to ten creep się bardzo przydaje, ponieważ w moment można wrócić do bazy, szczególnie na tej mapie, ponieważ są dwie drogi wejścia do bazy. Będziemy teraz mieli akcję dosyć, że Red olał ten, chciał zaatakować najpierw na górę, potem na dół, nie wie, którędy podejść, nie wie z której strony, próbuje z jednej i z drugiej strony troszeczkę podejść, doskonale o tym wszystko to widzi Red i doszło teraz do pierwszej walki. Wydaje mi się, że w lepszej sytuacji jest teraz chyba Morrow ma lepiej rozstawiony, ale nie wiem jak to wygląda z armią. Niestety nie ma Morrow, bo ponieważ Red ma bardzo dobrze zapowane jednostki, ma dwa na atak, jeden na obronę i właśnie widzimy. Chodziło mi w tym momencie o to, że ma lepiej na zasadzie, że miał lepiej na zasadzie, był lepiej rozstawiony. Wydawało mi się, że wszystkie jednostki Morrow atakowały, nie wszystkie Reta dawały radę, no ale tak to się skończyło. Kolejna gra z tego finału. Mam nadzieję, że wam się podobało, jak we dwóch komentowaliśmy. To jest na pewno podzielone na dwie części, troszeczkę mieliśmy mały problem w technicznych, no ale jeszcze może coś Hauron powie na temat tego meczu, co przeważyło, bo ja z Zergiem jestem marny. No cóż, przeważyło jeden tylko, w sumie jedyny fakt, że upgrade'y były dosyć prawie że równe, no niestety zabrakło upgrade'u na poziom drugi, widzę Morrowowi tak, jakieś minimalnie, no to 20 sekund i miałby wtedy dużo większe szanse na obronę tego, chociaż mniej miał jednostek, słabsze miał makro i to nie jest reguła, że jeżeli Zerg pójdzie na tej mapie w expa, to zawsze wygra. Morrow dosyć skutecznie, widać było, eliminował dronki, ale przez to, że musiał produkować bardzo dużą ilość zerlingów, był do tyłu bardzo z dronami i niestety nie mógł wybudować tak szybko ekspansji i nie miał takiego wydobycia i takiej siły potem, żeby się obronić. No dobra, to mecz numer 2 się zakończył, jeżeli się nie mylę, to jest best of 5, postaram się nagrać, jak damy radę, kolejne i zobaczycie, kto wygrał w ten turniej. A tak przy okazji powiem, że nasz polski Tarson, Tomek B, nie powiem nazwiska, zajął chyba 8 miejsce w tym turnieju, dostał się do top 8, więc no gratulujemy mu bardzo. Tak więc na razie, cześć, ja was żegnam i żegnam was... Hauron, żegnam. Żegnam was Hauron, no żegnajcie, na razie, cześć. Cześć.